Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, jest ze mną dzisiaj znowu Aga. Jestem. My jesteśmy już w ostatnim w zasadzie levelu do naszego customu Tomb Raider The Legend of Hathor. No i moi kochani, co? Zaczynamy, ciemno. Nie? Fajne, w ciemno, ciemno, do bardzo ciemno, bym powiedziała. Z tym, że no, powiem mamy tak, dużo. Wygląda tutaj naprawdę, wygląda to pięknie. O, mam cutscenkę. Już? No, jak tylko wypłynęłam i przeskoczyłam przez takie, no to od razu jest cutscenka. Przez ten łuk, aha, tak, tak, no. Tak. Tylko, że tam jeszcze to jakby się jest dalej dało skakać. Woda. Gdzie się dalej da skakać? Nie dało się tam? Tam jeszcze jakby był klocek. Nie wiem. Odpalę to. Aha, wyrzuciłam flary, żeby zestrzelić skrzynkę, w której są znowu flary. Tak, tak, tu są jakieś zejścia w dół w ogóle, jedno widzę, od razu po lewej i zastanawiam się. Najpierw może sobie tą salę bym ogarnęła, ale tutaj trzeba by było, myślę, to będzie tak rozległe, że myślę, że tu trzeba będzie po kolei robić to, co nam jakby gra pod ręką, wiesz, jakby pokazuje, tak mi się wydaje. Także ja bym tym zejściem zaraz sobie zeszła, tylko najpierw obejrzyjmy sobie, co tutaj jest, żebyśmy wiedziały, dobra, co się z czym je. Skrzynkę. Kolejna taka... skrzynka. No tam w jednym była chyba apteczka, a tu jest jeszcze coś, ale to jest raczej takie jest do pływania. Apteka. Aha, to jest woda. Dziwne. Tu jest jakaś znajdę taka tą drugą, tabletka. To wtedy flarę odpalimy. Aha. Skwiotek. I tam jest dalej następne pomieszczenie, ja bym sobie je darowała. Jest jakieś bagno w ogóle, no, nie? Widzę Jakby, właśnie. Aha, tam I tam jest jest jeszcze taka dziurka wąska. Widziałaś tą dziurkę wąską? Jakby trzeba było tam wpłynąć, jakby trzeba było właśnie podwyższyć wodę, wiesz? Aha. A tu jest jeszcze też wpłynięcie w tym drugim basenie. Dobra, i tam dalej zobacz, jest jeszcze kolejne wielkie pomieszczenie. Ja bym na razie tam nie szła. Na razie bym się skupiła, wiesz co, na Tutaj? Tym tutaj, no. Chodź może w tą dziurkę. Zobacz sobie tak mniej więcej, o co tutaj chodzi. Na razie w tym pomieszczeniu wielkim widzę tak. Widzę możliwość wskoczenia tu w tą dziurę, bo chyba była taka drabinka. I tam w wodzie jest jedno wpłynięcie. Na chwilę obecną to, co udało mi się jakby zauważyć. No, to jest takie bagno się kulo, nie? Trzeba też zwracać uwagę, bo to jest taka roślina... Aha, to zmiana levelu. Aha. Pytań. Wiesz co, ja tylko zobaczę, bo może jak to będzie no to jakieś... Ja tu stoję przed nią. No, zobaczę, czy to jest coś znaczącego, czy to jest jakieś kolejne, bo to by A było bez tu pod sensu. Tą wodą? Aha, bo ona tu brodzi w sumie sobie. Tak, ale widzisz u góry nad tym, jak ona brodzi, no, widzę, no to widzę. Jest takie... Zobaczymy, co tutaj jest. Idziemy? Wiesz co, no nie wiem, zobaczę, co tu jest. Na razie jest tylko drabinka, zejście na dół i drabinka, ale zejście co, do góry. Ale co, ona ci się wciągała do tego? Nie, no ja mówię tam z tej dziury, w tą dziurę, co miałyśmy wejść. No. No to idę tutaj. Ale nie, to no się w tą dziurę, łap... nie, no tam po drabince. Tu jest, słuchaj, tylko sznur do przeciągnięcia. Ja bym ci proponowała tu przyjść, bo to nie jest jakby chyba pełnoprawny jakby level. Nie wiem, gdzie to jest. No, na samym początku mówiłam, na lewo jest zejście w dół po drabince. Tu nic więcej poza sznurem nie ma chyba. Jak no zaczynałaś to level. Nie? No, jak zaczynałaś level, widzisz to? Mhm. No to jest tam zejście jakby w dół. Chociaż tutaj też coś jest czołganego, ja nie wiem. Ej, nie da się tu wejść. To jak ja mam się do tego sznura dostać? Może to jeszcze nie. A chodź tu, jak już tu. A to jest sekret. Aha, no ale tam można też. No nie I w wiem. Tych dziurach to nic nie ma? Nie ma. Ale jesteś w tym levelu, tak? Paprotka. Dobrze. Chyba, że z tego da się wskoczyć, ale nie, to jest za wysoko. No jest ewidentnie sznur do przeciągnięcia, ale ja nie widzę jakby możliwości wskoczenia do niego, żebyśmy czegoś nie przeoczyły, wiesz, że to może być jakieś proste rozwiązanie, a my tego nie widzimy. Tam jest jakieś zjeżdżanie. Idę na jakichś kuckach. Tak, no i tam jest sekret, tylko tyle. No słuchaj, chyba się nie da.
Na razie. Na razie widzę jeszcze jakieś zjeżdżane skądś, jakbyśmy miały z innego jakby miejsca, wiesz? Aha. Ale... To co, przyszłybyśmy tu tylko po sekret? Dziwne by to było. A z tego się nie da wskoczyć? Czekaj. To jest jeszcze taki klocek. No nie, ona tu nie doskoczy. Nie ma takiej opcji. To są za drzwi. To są podwie... Słuchaj, no chyba nic tutaj nie zrobimy, tak mi się wydaje. Ale weź się rozejrz, bo możemy coś pominąć. To są takie drzwi, ale one są pozamykane, nie? Z takimi tak. Mordami. No ale one były też, jak wchodziłyśmy po drabinkach, było tak, je tak, widać. Tak. Może zawsze tą flarę wyrzucisz wtedy, kiedy nie trzeba. Nie wiem, no mi się to wydaje, że chyba na razie w żaden sposób... Bo zobacz, tam przy tym sznurze widzisz takie zjeżdżane, nie? A nie ma tam coś do zestrzelenia? Zjeżdżane jest po... Ty, czekaj, bo może zobaczyłybyśmy tym, leornetką. Bo jest to do zjeżdżania jedną i drugą. To może być podświetlane, że tam coś jest. Czy nie? Patrzałaś? Idę nie, tam. Wyłaża dopiero. Idę to zobaczyć, bo jest z jednej i z drugiej strony. Ja se tam zerknę. Kurde, masz rację, że może być coś... Dawaj, to jak się podświetlało lornetką? Cytela. O, jest, ale nie, nie ma nic tu, nie. A z drugiej strony? No to nie tak. Dziwne to jest, kurde, to mi się nie podoba. Nie wygląda to, jakby Lara miała tam zjechać, wiesz? No ale co, no ona ma za daleko przecież, nie? No nie da rady. Okej. Daleko, dziąchu. A z kolumny jakoś pokombinować? No próbowałam. Też ale za wysoko. Ale ona tylko nie da się w ogóle tutaj zrobić rozbiegu. Próbowałam i też jej jest za wysoko. Nie wiem, to co, wychodzimy, wzięłyśmy sekret, spadamy nie, stąd. Nie, no może ona, ale wiesz, może zjedzie i... O cholera, też tak może być, no. No bo takie, ani klocka do przesuwania. No to będzie chyba etap stylu po prostu hard mode jak w czwórce, czyli wiesz, zmienianie co chwila tych... Leveli. No, to zginę tu. Nie. Ja bym, a tutaj w tych krzokach, jak się wychodzi z tych kucków, to nie no, będzie wiem, co do zestrzelenia? Do zestrzelenia albo, ja tak patrzę, bo też na przykład może być jakieś zejście. A tu coś jest, co tu jest? Jest takie okienko, ale też zamknięte drzwi są, weź se zobacz. Czekaj. No tu są te drzwi z tej sali. Ja jeszcze w te okienka wejdę. Chciałabym coś zobaczyć. Nie, ja tak nie zrobię tego, jakie to jest do dupy. Krzoki potem, nic tu nie ma. Z Flarą chodzę, tak jakby nic się w ogóle nie odznaczało tam nawet, żeby się miało podnieść, nie? Te klocki no, się zazwyczaj się. Odznaczają. No nie wiem, wydaje mi się, że nic tu chyba nie wykombinujemy póki co. Patrzę tu jeszcze za tymi roślinnościami, ale tu jest... Nie, tam na suficie nie było, bo wiesz, jakaś kurka nie, nie, jak ukryta. Tutaj już wracam, to na przykład, czy wiesz, jak są takie zielone teksturki tych takich roślinek, to czasami jest tak, że jest na przykład jakieś zejście w dół, jakieś takie ukryte, tak, nie? Tak. Wiesz, o co chodzi. Ale chyba nie ma nic takiego. Dobra, wracamy się na razie. Chyba, że coś jeszcze tam kombinujesz. Nie, bo ja nic nie widzę. Nie mam kompletnie pomysłu, jeżeli chodzi o tamte pomieszczenie. Może z góry. A jak nie, to wrócimy i będziemy kombinować. No, dokładnie. Jak już nie będziemy mieć żadnych pomysłów, to będziemy combination robić. Ja spróbuję to teraz. A tutaj co w tej wodzie? Coś tu jest? Właśnie tutaj do wody chciałam wpłynąć. Aha, jest wpłynięcie. Tak, tak. No to lecimy, nie? Ale to chyba sobie nie popłyniemy. No to dupa. Dobra. A co to tak mierdzi? No bo są prądy, więc sobie nie popłyniemy. Aha, dobra. No to chyba zmuszają nas do przejścia jednak do tej sali następnej, bo jakby nie widzę tutaj już żadnego punktu zaczepienia. Co ty na to? A jest ta sala? No jest tu. No tu zaraz jakby płyniesz, jest taka wielka kolumna. Tu jest staryło. No jest tu. Kurde. A? Czekaj. Tak, wiedziałam, że za roślinnością widzę kucki. Przeszłaś do następnej sali? Nie jeszcze. To zaraz po prawej stronie będzie takie przeźroczyste roślinność, taka przeźroczysta właśnie. To nie jest sekret? Ale ona tam nie wchodzi. Jest sekret. Nie no, jest przeźroczyste, takie stricte. To widać. Ale gdzie nie wchodzi?
Ale gdzie ty idziesz? No, jakby następna... Do tej wody? Nie, no wyjdź z wody. Jakby następna, bo mówiłyśmy, że sala jest podzielona jakby dwa na takie wielkie pomieszczenia. Wejdź do tego drugiego. No. Aha, to jeszcze już wejść. No, bo chyba, że tam coś widzisz we wcześniejszym, bo ja nie, to mi powiedz. Nie, widziałam szparę, ale Larsen mi tam nie wchodzi. Aha, no to zaraz jak wejdziesz do tego drugiego, do tej drugiej sali, to po prawej stronie masz taką roślinność, za którą właśnie można się czołgać i to jest chyba sekret. Chyba usłyszałam sekret 25. No, to ja zaraz zobaczę. Tutaj. Znaczy usłyszę. Takie czołgane. No, ale już. A czemu tutaj coś mi się... Aha. Tak, sekret. Aha, tu jest zaś skrzynka. Szkoda naboi. Ciekawe, czy to jest czasówka. I bełciki jeszcze są, nie? Jak wyjdziesz stąd, to trzymaj się prawej strony, będziesz miała do rozwalenia nie, taką... Nie, to Flarysa. Jak wyjdziesz z tego czołganego, będziesz miała takie do rozwalenia taką, znowu z pistoletami skrzynkę i wejdź tam w tą wnękę, jest takie okienko, wejdź w tą wnękę i tam będzie jakby taka naciskowa płytka, która nam otwiera jakieś drzwi gdzieś w tym chyba pomieszczeniu, ale mam nadzieję, że to nie jest żadna czasówka, bo jeszcze nie mam zielonego pojęcia, gdzie mamy iść. Ona się gdzieś patrzy. A to nie jest tam właśnie, co otworzyłyśmy? Aha, skarabeusz jest potrzebny, którego nie mamy. Tu jest zamknięte. Tu się kamera zmienia, nie? Tak. No i zobacz, tam masz. Tutaj to jest chyba do wpłynięcia. Kurde, to nie... A tu jest naścienna dźwignia. Ja pierdzielę, ile tu jest rzeczy, Aga. Nie wiem, czy te drzwi... Płytkę, czy tak, nie? Ja nie wiem, tak. Ja nie wiem, czy te drzwi nie były, kurde, tutaj czasówką. Ja sobie wejdę jeszcze raz zobaczyć, czy to nie jest czasowa. Ale gdzie one się otwierają do tego, ja teraz ja zobaczę, poczekaj. Kaj się gapi. Tak, to jest czasówka, ale ja nie wiem, gdzie one są. Nie wiem, co to są za drzwi. O nie! Kurde, wpadłam w te kolce. Może to są te drzwi tu na wprost? Nie, to nie są na te drzwi. Na razie nie widzę. Nie wiem, gdzie to jest. Jestem po prostu ślepo. Nie mam pojęcia. Na pewno będzie na czas, nie? Tak, to jest na czas, bo jak wróciłam się znowu na to nadepnąć, to znowu się otwierały, ale... A tu ich... są, dobra. To nie są te. Nie? Gdzie masz je? Są takie na wprost, tak? Jakby naprzeciwko, tak? Zamknięte. Naprzeciwko nie... tych kolcy, gdzie skarabeusza... Tak, 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 to nie są te, ale spróbuj, no spróbuj, bo może ja za wolno to robiłam, ale to nie są te. Nie, za wolno. Ale spróbuj. Nie, to już jest... A gdzie ona się tak gapi? Co ona tam widzi w tej podłodze? Znaczy, ona mi się gapiła na, tam, gdzie jest skarabeusz. Zobacz, czy to są te drzwi. Moja nie zdążyła. Nie, nie, to nie bo są ja te drzwi. Sprintem leciałam od no razu. No nie, ja też spróbowałam, także to nie są na pewno te. Wchodzę piętro wyżej, no bo na razie tutaj na dole to ja nic nie widzę. Aha, i ta dźwignia na ścianie. Tak, właśnie chcę się do niej dostać. To jest mój jakby... Na razie wlazłam piętro wyżej. Na razie mam takie do skakania, widzę. Flary, tam są kolce, do których się nie dostanę. Tu mogłabym od razu chyba na dźwignię, ale jeszcze po flary chciałabym iść. No, ale jak ja mam tam wyżej wejść? Jak wchodziłyśmy do tej sali, to trzymaj się tym razem nie prawej, tylko lewej. Jest taki klocek urwany, jest filar. No i tędy się dostaniesz. Ej, a to nie będą te drzwi? Ja, no to na pewno. Dąży. Jezus, to by było nienormalne, ale co zobaczysz te drzwi? Nie wydaje mi się, że to by były te, ale trochę tak pasowało. No to trochę by było... A tu co to jest za kamera? To jest za ciemno. Manki? Tak, to jest manki. No to zaraz. Mam tu kilka alternatyw, teoretycznie. Ale co tutaj, Xems i co, i ona nie przechodzi? Boże. To było super. To co jest, te kucki?
A ja zmierzam. No i co? Co, zawiesiłaś się? Bez sensu. No ale... Stań se. No nie działa, to nie kumam. O co chodzi? Czemu mi się ona zbadżyła? Nie no, wyrzuć tą flarę. Jeszcze raz. Widzę skarabeusza do wyciągnięcia. Jezus, noga mi ścierpła. Boże, co ten pies znowu chce? Zwariuje zaraz. A gdzie mam stąd niby skakać? Nie kumam tego. No ona nie chce tu iść. To jak ja mam to zrobić? Na takich łapkach. Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, idę, wezmę flary. Tak, weź je, bo teraz. Ja je zrobiłam właśnie. I tam na tym wcześniejszym... Tak, no bo jest manki, po którym ja właśnie poszłam. Chciałabym się na łapkach, wiesz... ale te kolce to przecież mi się tutaj wyciągną, bez sensu. Może jednak muszę, się nie wyciągną. Cięcie zrobić. A jednak. No dobra, poczekaj, bo jestem na łapkach, to już zaraz robię cięcie. Ja muszę wypuścić. 50 raz dzisiaj. Już też robię, czekaj, jest, dobra, udało się. Jedziemy z powrotem. Udało mi się wziąć tą naścienną. Ja po prostu źle szłam, bo jak idziesz po manki, nie? To ja chciałam od lewej strony, ona od lewej nie chce. Od prawej jednak się te kolce nie, wiesz, nie wyjdą. Aha, tu jest te manki, dobra. No. One te nie wyjdą, także od prawej strony sobie to obkrąż i otworzyły się drzwi u góry, myśmy je widziały. No, ja nie widziałam. Byłaś, widziałaś. Od prawej strony? Od prawej, no kolce się nie wyjdą. Myślę, że jakbyśmy na nie weszły... No ale to ja mam na ten gzyms się opuści. Tak. Dobra. Jeszcze jeden numer i kończę z graniem w kastony, bo już mam dosyć tego. A, nieprawda, nie wierzę. Idź. Nie zrezygnujesz, bo to jest za fajna. Tak, ale ona tu spada, to gdzie ona ma iść na tym manki? Jak spada? Rzucimy flary. No miałaś iść prosto, nie, prosto idziesz do samego końca i obsuwasz się na tą wnękę, tak? Na ten gzyms taki. Tak, i dookoła go od prawej strony. Cóż to za różnica, czy od prawej, czy... No bo od lewej nie chciała. O to się rozchodzi właśnie, nie chciała i miałam problem, ale zaryzykowałam, mówię, to pójdę od prawej i no nie pojawią się. Nie, no nie opuszczaj się. Nie opuszczasz się. Od prawej, bo masz naścienną dźwignię zrobić, tak? No złapczysz się tego. Mam nadzieję, że to nie jest żadna czasówka, bo mnie szlak trafi. No, by nie. Tam skarabeusza widziałam. No ja właśnie nie. Aha, widzę. Dobra, widzę. Ale to jest taki ciemny do wydubania on jest. Tak, i jeszcze tam była... A czemuś się zacięła tu, coś zaś się dzieje. Jest na ścianie. No i tam jest jeszcze jedna dźwignia naścienna była. Co to jest za postulat? Gdzieś u góry się otworzyły te drzwi, tak? Tak, nie lamp się tak. Tam. Znowu tą samą drogą i zobaczysz zaraz, jak wskoczysz na jedną, drugą półkę, to będziesz widziała. To trzeba na łapkach. Ach, ale tu są kolce, to co ja mam zrobić? Aha, tam chyba, tak? Nie, no bez sensu. Te kolce też tutaj? Bez... Czekaj, ja nie kumawszyk na razie. No, to zabijają. Więc nie kumam. Gdzie mam iść teraz? A może to my musimy jakoś to zniwelować tym skarabeuszem już? Nie, no czekaj, daj mi pomyśleć. Ja chciałam się tam... jest jeszcze tam, jak jest skarabeusz, to tam za nim widać drugą dźwignię naścienną. Ja wiem, ja ją widzę, tylko... Chyba, że tu jest gdzieś jeszcze manki, ale nie. Jak ja mam tutaj, jak wszędzie są kolce, czy to jest bez sensu? Co ja mam tu zrobić? Po coś mi tu przyszły w sumie rzeczy. Drzwi nie widzę w ogóle. A tu są, Aha, Boże. Mogę tu zejść, bo to jest drugie pomieszczenie, to teoretycznie my możemy na dół tu zaskoczyć. Czekaj, wszędzie mnie zabijają kolce, no okej. A tu dobra. Ten łańcuch pociągłaś? Tak, pociągnij, pociągnij.
Zobaczysz, otworzą ci się drzwi. Dobra. A, zniwelowało kolce, tak, nie? Tak, te pierwsze. No i właśnie tam wskoczy, nie wiedziałam, co zrobić, ale już wiem. I słuchaj, znalazłam drzwi, które właśnie chyba to są te od tej czasówki, ale to zobaczymy. Tam jeszcze jest coś. Jest oszczędne. Nie dam rady. Co to robi? A, no i to się nie bez zrobić czasówkę w tym momencie. Aha, ale to i tak muszę po manki, bo ona mi nie doskoczy, nie? Czemu? No doskoczy. Tak. Nie musisz żadnego manki tam robić. Tu też coś jest zamykane też. Dobra. No mam nadzieję, że to te kolce. Nic tu nie widać. Jak tam wskoczysz przez te kolce, to daj znać, bo nie wiedziałam, co zrobić. Na kolcach jestem teraz. Jesteś na kolcach, tak? No to idź tam do samego końca i jakby musisz... Ja próbowałam, bo są dalej różne kolce, które niestety się wysuwają, nas zabijają. Ale musisz zejść na dół w pomieszczeniu i z dołu jakby tam z klocka wskoczyć na tą dźwignię na ścianę, którą ty właśnie wtedy widziałaś. Czaisz? A, widzę, no. Aha, dobra. Ale też się rozejrzyj, jak to zrobisz. Naprzeciwko tej dźwigni naściennej są te drzwi czasówkowe. Trzeba by było je zrobić. Mhm. Także ja idę. Chcę to jakoś ogarnąć. Czyli tu... A, bo nam się drzwi otworzyły. Tak, główne. Teraz. I teraz mamy jakby no, możliwość taką, nie? Tylko jeszcze, a te drzwi są, to są te tutaj na dole, tak? Te czasówkowe. Nie jest tak, to są na dole. Mhm. Ja sobie muszę zobaczyć, jak to iść. No, już właśnie próbowałam wypatrzeć. Ciemno jak w dupiu. Jak ja mam to widzieć, to... Tu jestem... Jezus! Paprotki, nie paprotki. Dobra. Nie jest wyżułowane jakieś strasznie. Dobra. Ciągam tą dźwignię. Tam będzie kolejny łańcuch. Aha, i niweluje kolejne kolce. No i dobra, to chyba tym sposobem dojdziemy do tego skarabeusza, wiesz? Czy tu są jeszcze jakieś może sekrety? Albo i nie? No ale dobra. Nie chcę tego 500 razy oglądać. Nie no, bo aha. Nie ma. O Boże, Lara, serio. I te drzwi są tu? No znowu mi coś przycięło straszliwie. No nie, no przed ryjem. Nie da się tu wejść. A, da się. Jest drabinka, git. Przestań się tam gapić. A, gdzie ci się lampi? Na ten basen ci się lampi, nie? No, cały czas. Też tak miałam. No dobra, no i tu trzeba się chyba na tych łapkach opuścić. A, to znaczy tu u góry. Tak, ale zobacz, masz tu drabinkę w tym pomieszczeniu. Ja ją przed chwilą zauważyłam dopiero. Ona z takich hieroglifów odznacza się. Jakby na lewo od tych drzwi czasówkowych. Mhm. Masz? Wychodzę dopiero z tej czasowy. Okej. Okay. Muszę te flary cały czas odpalać, masakra. Ja też. A to wiesz, tu na łapkach, tu mm-hmm. Na zaś wyrzuca i ograne. Czy ja tu banana zrobić? Nie, no chyba tu doskoczy, co? Co tam jest w ogóle za tą bramką? Tam coś jest, się świeci, takie widziałaś? Widziałam. Diamond? Widziałam. A przejdziesz tymi tu kuckiem. My se skrócili trochę, co? Czemu chcesz kuckiem przechodzić, gdzie chcesz? O, a tu, makarena. Nie, to na łapkach musisz se przejść. Się zablokowała. Tu chyba był ten skarabeusz, tak? Tak, mam skarabeusza. Nie wyjdą mi żadne żuczki. Nie. Aha. I na dole otwierają się drzwi. Dobrze. Ale jeszcze kręcidełko potrzebne, nie? Ale to nie jest ten skarabeusz, mój. To jest czarny, zwykły skarabeusz. To nie jest mechaniczne. To jest tam do wsadzenia. No. Jeszcze pisze broken door seal. Ale musieliśmy to zrobić, dlatego że jak to wydobujemy, to otwierają nam się drzwi na dole. Także myślę, że sam ten skarabeusz raczej do niczego nam nie będzie niepotrzebny. Chyba, że się mylę, no. Aha. Najpierw jakieś... Naboje do shotguna. Aha, kolejny level mamy. Aha. No ale tu tak to już bywa. I co, bananem to zrobiłaś? Nie, tu? Nie, na tą kładkę tam doskoczyłam. Tylko się trzeba było chycić, nie? Łapkami. Mm-hmm.
cóż to jest? Tu coś, Boże, to są jakieś dziury, tutaj coś... Łapkami? No, chyciłam się na tą kładkę. A widzisz tą kładkę, dobra. Nie? No tak, powiem ci, tak ją trochę teleportu do tego złapania się. Nawet nie, ale to było takie, że trzeba było troszkę wykręcić. No i tam masz do tego... Skarabeusz jest. No i wskakujesz tam, no masz dalej do wskakiwania. No, no i kolce mnie zabiło. Ale nie na kolce, tam już dalej normalnie przeskoczysz. Te kolce chyba ich nie niwelowałyśmy niczym. Nie. O, co? Ucieszysz się taką piękną lokacją. Wzięła sobie skarabeusza. No hit. Ja tu mogę zaskoczyć do wody, po prostu popływać i popatrzeć. Aha. Jakieś tu są prądy dziwne, tak? Czyli nic za tu nie zrobię. Aha, gdzieś spadłam, no. Aha, to czyli nic nie zrobimy. No dobra, to load. Chodzę po drabinie. Mhm. Czyli, aha, tu mamy w ogóle dźwignię na ścianę. No i tu będzie, musisz tu przyjść, bo musimy to robić razem. No. A ile my mamy? Nie wiem. 25 minut. A, git. Zaś mi się zacięło. Ale ta kamera to. Jak będziesz mieć to pomieszczenie takie wielkie, to od razu ci powiem co i jak. No stoję sobie. Masz wielkie pomieszczenie, takie wysokie, tak? No i teraz słuchaj, jak próbowałam wskoczyć do wody, żeby popływać, nie wskakuj, bo są prądy. Jakby są pokazane takie drzwi, które są otwarte, one musiały być zamknięte, żeby móc tu pływać. No i teraz sprawa wygląda następująco. Przeskocz na przeciwko i będzie... Na wprost, tak, no przeskoczyłam. Tak, na filarze jest dźwignia naścienna. No i teraz skaczę w kierunku tego chyba, tej takiej, no, tego wejścia, nie? Takie, no wiesz, żeby się chycić dachu jakby. To jest drabinka? Jakby nad tym podwodnym przejściem otwartym, na ten daszek złoty. Z tego daszku złotego widzę, że da się po drabince wyżej. To trochę mi przypomina świętego Franciszka z jedynki z dźwigniami, tylko to na razie była... A, jest kolejna naścienna. Także trochę to tak inspirowane, nie wiem, czy masz takie odczucie. Widzę kolejną naścienną. Więc... I co, tą drabiną wlazłaś na samą górę? No tak, tak jak mnie prowadzi i zobaczysz od razu, jak wejdziesz na wprost, znowu jest... Widzę ją. No. Trzymam flarę w ręce, czemu trzymasz flarę w ręce? No, bo ona ma zaśwież. Aha, bo są te drzwi, które otworzyłyśmy, nie? Kolejne się otwierają. Że myślę, że trzeba będzie sporo tych dźwigni ogarnąć tutaj najpierw. No nie, naprawdę. Kolejne są, o Boże. Ale tylko gdzie dalej? Aha, tu jeszcze można wyżej. O nie. Może tu? Przy samym winklu? Tak, da się. Właśnie. To zrobiłaś tą drugą na wprost, tak? Nie, bo oczywiście się tam nie złapała łapkami, aha, tylko se zjechała i... Tu jest kolejna. To ja nie wiem, jak ja mam tam coś doskoczyć. O, zamknęły nam się drzwi na dole w wodzie. No to gitara, będzie można tam wskoczyć. Jeszcze chciałam zobaczyć, czy tam coś nie ma. Jeszcze może tak zerknę tutaj. To tak wygląda, jakby można było coś zdziałać, czy nie? O, coś jest dookoła. Dobrze, ja i co? Trzecią miałaś. Trzy dźwignie miałam. Ale nie wchodziłaś tam w te drzwi na razie. Zrobiłam. Nie, w nic na razie nie wchodzę. Ja po prostu chcę zobaczyć... Nie, no to tutaj jestem, to po co ja tu A jest ta trzecia. No to dobra, to ja bym proponowała po prostu wskoczyć do wody. No ale ja tej trzeciej nie mam. No dobrze, dobrze, zaraz będziesz miała. Wejdź, teraz tak, zrobiłaś tą naprzeciwko, wskoczyłaś, no, prawda? No. To teraz skocz z powrotem. No jestem z powrotem. I zobacz, u góry możesz się chycić, jak jesteś tutaj na samym tym, u góry możesz się chycić no takiej kładki. Tylko musisz jakby centralnie być tutaj, nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. Widzisz to? Dobra. To ja wskakuję do wody, skoro drzwi się zamknęły.
No. Bo tam też coś może być. Dlaczego się nie łapiesz? Masz problem z czym zaś? No, nie. Nie łapie się, spada do wody. Ale jak? Czemu spada do wody? No bo już jestem, tak skaczę, wiesz, w miejscu, że ona spada, nie? Się przesuwa cały czas. Aha, ale to na... Nie no. No tutaj nie dosięgnie. Tak, i do samego jakby skraja prawej strony, prawda? Wiem, bo tam no. Jest najniżej. Tak. No. No chyba mamy, dobra, wszystkie, bo jeszcze na samym dole będzie jedna dźwignia. Nie wierzę po prostu w to. No i wpada do wody. Nie łapie się tego. No to nie wciskaj jakby strzałki do przodu. Ale to, no nie, ja nie wciskam, ale aha. Za każdym razem jak Lara podskoczy, to ona się przesuwa trochę do przodu, nie? No ja wiem, ale... No musisz tam wskoczyć, bo nie ma innego wyjścia. No wiem. Wiem, tylko co ja mam zrobić, jak ona nie chce. No ona dotyka tego tymi łapami, nie? Mhm. No, ale wiesz, nie łapie się. Jeszcze tutaj może. No nie, bo tutaj jest za wysoko. No ja nie rozumiem problemu tutaj. Teraz tego to już nie ogarniam. Czekaj, Lara, spróbujemy może jakoś inaczej. Nie, tutaj nie damy rady. No jestem teraz w tym miejscu. Spróbuję to zrobić jeszcze raz. No mi się od razu chyciła, zaraz zobaczę. No teraz się nie chyciła. Czekaj. Teraz też się nie chyciła, ty, ale nie spadać mi nie spada. Ale to ona za którymś razem spadnie już w końcu. Patrz, teraz mi się nie chce Baba Jaga chycić. A, z Flarą się chyciła, no dobra, nieważne. Ty, spadać mi nie spada, ale teraz mi się chycić Baba Jędza nie chce. Z Flary se odparł, z Flarą się chyciła. Może tak trzeba. Nie wiem, ale... Takie to jest trochę dziwne, znaczy frustrujące takie. No patrz, ty, a wtedy mi poszło od razu, za jednym zamachem. No, może to jest jakiś tam pikselek, milimetr. Tak, jest pikselek na bank. Dobra. Skoczyłam do wody, tak? Co? Skoczyłam do wody, miałam skoczyć do wody. Zrobiłaś tą dźwignię, to po coś tu wchodziła na górę, żeby wskoczyć do wody? Nie no, żeby ją pociągnąć. I zrobiłaś, nie? Pociągnęłaś, zamknęły ci się w wodzie drzwi, tak? No. A, no to dobrze, to wskakujesz do wody, okej. Okay. To jestem. No. I teraz musisz znaleźć sobie taki klocek, na który wejść i bezpośrednio z niego jest jakby przeskoczenie z oczy. Jest też naścienna dźwignia na samym dole właśnie. Okej, to może stąd. Ona sobie tu może wyjść. Co to za jakieś takie jumpy? Widzowie, to po moich customach będą dostaną epilepsji. Ej, tam opowiadasz. No wiesz, jak to się częsło się? Zaś, częsło. Makarena. Makarena. Aha, ona jest tak... Aha. A, to my tak larwa chyba nie doskoczymy tam, no ale spróbujemy. Nie no, masz bezpośrednie. Bezpośrednie jest tam przeskok jeden taki. No wyrzucę Flarę, to jest ważniejsze, ja wiem. Aha, i znowu się jakieś drzwi otworzyły, dobra. Wracamy, rozumiem, na górę do tych drzwi wszystkich. No właśnie, zastanawiam się, od których drzwi, wiesz co, zacząć. Od najniżej może. A właśnie jestem najwyżej. Chyba jestem najwyżej. Nie, jeszcze jedna, no są idę. Po drugiej stronie. No, najwyżej. Chodź tutaj, chodź, słoneczko. Co ty mi tu pierdzisz? Zawsze tak robię. Co ty mi tu pitu? Ale ona tu wejdzie. Aha, z tego musi wejść. No dobra, kumam. Kumam, czacza. Jak to wyglądało? Tak samo wchodzisz, wspinasz się, jak się do tej pory wspinałaś. Także nie ma jakiejś tam tutaj pada drzwi. No, ale... Co? Żeby mi się tam złapała zaś, nie? Nie no, mam nadzieję, że się... Nie, no to Flarę odpalisz. Nie, zrobię to z Flarą, bo to tak, jakieś takie dziwne, nie? Ale widzę, że nie można być... Trzeba być dosłownie milimetr
nie przy samym jakby winklu, milimetr dosłownie. Dobra, chodzi od samej kury. Zaraz zobaczymy. Ale i tak będziemy musieli tam kończyć zaraz. I? No i dupa, a odpal sobie flarkę. Tym razem flara nie działa. No, musisz tak po prostu, żeby, no może nie sam skraj, tylko wiesz, żeby troszeczkę tam... Ja, to jak ja mam tak tu cyrklować? No, jest tak... takie proste. Wiem. Niestety nie. Wiem. Ej, mi coś tu pomieszczenie mówi. Wyrzuć to, weź to. To? Gdzie... No jasne, spadnij se tak. I ty giniesz w ogóle, chłopie? Ja pierdzielę, ile z granat... Serio? Aż niemożliwe, że tyle z granat. Ze zwykłych. To jest jakieś gówno. Wpadnę bardzo do wody znów. Dobra, ja tu poczekam, nie będę już dalej szła, to jest bez sensu. I tutaj sobie to zakończymy. Nie, nie wejdę. Ale czemu nie wejdziesz? A w sensie... No bo znowu się nie łapie znowu tego, nie? Kuźwa wymyślił. Napiszę do niego, powiem, że ma tu przyjść i zapiszę mu zrobić, jak jest taki mądry. Twórca customu. Dobra, to jest pułapka. No dobra, to tu są pułapki, ja ogarnę, które są nie pułapki, a które to pułapki, żebyś już później na to nie traciła czasu. Przepraszam. Dawaj. Dajcie spokój. To jest dobra. Czyli tak, trzeci. Ja sobie to zapiszę, czyli od lewej. Ja sobie to muszę zapisać, bo ja to zapominam, żebyśmy wiedziały na następny odcinek. Aha. Trzecia dziura. Nie mam, nie piszę. Aha, super. Tutaj piszę. Nie, piszę. Trzecia dziura. Trzecia dziura jest okej. Okay. Zapisz to. Trzecia jest okej. Okay. Tam je pewnie podpali. No, bo zapisuję, wiesz, po co... Nie będę tracić czasu, nie? No. Zawsze co... No, tu się palę, to nie. To jest jeszcze wyżej. Jeszcze. W ogóle na samą górę. Chciałam do okna wskakiwać. Okej, okay. Czyli to jest która dziura, bo już nie pamiętam. W takim razie już się pogubiłam. To jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, piąta dziura. No tu co? Na jest samej to... górze będziesz musiała się jeszcze wskoczyć na ten, z tego takiego trójkątnego, tam gdzie skakały... Jest takie, no, na ten daszek złoty, wiesz o co chodzi? No i na drabiny, no jestem. Na drabinkę i tak jakby są na górze dwa przejścia, prawe, lewe. Ja wskoczyłam na to... Te, które się świeci na zielono, czy te... Nie, wskoczyłam na to, które nie ma przy sobie drabinki. Bo do jednego wchodzisz jakby po hieroglifach, żeby się dostać. A na drugie po prostu wystarczy spokojnie wskoczyć do środka i tyle. Aha, no to czyli tu jesteś. To zobacz, czy będziesz miała właśnie tego mini-bossa. To będziesz wtedy w tym samym miejscu. Jeszcze jest dziura. Jest jakaś drabina do góry, tak? Tak. Chyba. Znaczy drabina. No, dobra, takie... Nie, to klocek. No, klocek. Myślałam, że to drabina. I powiedz, czy masz mini-bossa, bo będziemy w tym samym miejscu. Ciul. A, jakieś harpie tu są, no, tak? To jesteśmy w tym samym miejscu, to git. Ale to ta harpia mnie teraz tutaj... Oj, nie w niego, w nią. A, tu będą tak, jak ich zabijesz. No ja z granatnika w niego cisnęłam. Nie, to ja z tego. Z zwykłych. Tylko ta harpia mnie tutaj teraz będzie żarła. No, tylko wiesz, to jest ostatni level. Szkoda nam na boi. Szkoda, żeby chomikować, nie? Ona się tak wygina, on. Co on robi w ogóle? On
strzela w ziemię. Na nagraniu. Wsadził se to w ziemię i strzela w ziemię. No, jak mu się tak podoba, to niech se tak robi. Ale jak się wygina. No, to robi. Jak ich zabijesz, to ci powiem tylko, które dziury i se zakończymy. Ja tu już tylko biegam. Tak, więc sobie wezmę apteczkę. Dobrze. Tak, czy on coś zostawił? Nie. Nie. No i dobra, słuchaj, za nami się zamknęło przejście, prawda? Ten klocek się jakby podwyższył do góry, widzisz to, nie? Bo na wprost jest przejście, dalej można iść do następnego pomieszczenia, po prawej masz wodospad, a tutaj stoimy na klocku, który nam się jakby podwyższył i już nie mamy powrotu. Widzisz to? Nie aha, bo muszę tu chyba rękę wsadzić. Nie, poczekaj, nie wsadzaj. Właśnie chcę ci powiedzieć. O Jezu, wsadziłam. No, dlatego mówię, chcę ci powiedzieć, które dziury. Ale się otworzyły. No dobra, no to chcę ci powiedzieć, poczekaj, żebyś była dobrze ustawiona, bo tutaj jest tyle, się podpalisz. No, dobra. Widzisz ten klocek, który nam się wysunął, że, znaczy do góry, że nie możemy już wrócić. Widzisz to, skąd stoisz po prostu twarzą do następnego pomieszczenia. Widzisz tak, to, tak? Tak, w tym pierwszym. Czyli tak, jak odwrócę się na lewo, to zaraz po lewej stronie, jakby liczymy pierwsza dziura. Zaraz po lewej stronie we wnęce pierwszej jest pierwsza dziura. Druga, czyli w trzecią wkładasz rękę i w trzecią i w piątą. Okej, pierwsza. No to w jedną już żeś włożyła. Druga, trzecia, to w trzecią muszę teraz czekać. A jeszcze tą herpię słyszę. No to sobie ją ubij. Podpaliłam się. No to nie, na pewno przeoczyłaś jedną dziurę. Zobacz, pierwsza jest dziura zaraz przy wejściu, zaraz przy jakby za winkiel. A, dobra, no to już tutaj. Tak myślałam właśnie, że pewnie wtedy policzyłaś sobie. Dobra, jakieś drzwi się otworzyły. No i piąta, ale to ty jedną zrobiłaś, to dwoje. Piątą zrobiłam. No to dobrze, no to tyle. Ja tutaj kończę, nic więcej nie zrobiłam. Widzę skarabeusza na ziemi. Tak? W drzwiach, no i kostek no tam jest, ale nie wchodzę. Dobra, to dziękujemy wam serdecznie, dajcie znać, czy wam się podoba. To jest już nasz ostatni level, ale jest bardzo ładnie zrobione, no tylko, że ciemne, no i jest dość wymagające. Ciemne, no ciemne, tak. No. Dobra, no to do usłyszenia, pa pa. Pa, pa.